Posługa ministrantów ołtarza. Nie należy rozpoczynać przygotowania ołtarza przed zakończeniem modlitwy powszechnej. Pomniejsza to bowiem rangę obydwu obrzędów. Po zakończeniu modlitwy powszechnej wszyscy siadają i rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów. Ministrant umieszcza na ołtarzu korporał, purifikaterz, kielich oraz palkę. Ministrant ołtarza, wynosząc kielich na ołtarz, stawia go z boku. Bierze korporał i rozkłada na środku. Uwaga! Nie należy obracać korporału na oczach zgromadzonych. Następnie zdejmuje palkę i kładzie obok korporału. Sam kielich zostawia z boku ołtarza. Zostanie on przeniesiony na środek przez kapłana dopiero wtedy, gdy zostanie napełniony winem. Pustego kielicha nie stawia się na środku ołtarza. Ministranci ołtarza, podając kapłanowi lub diakonowi ampułki z wodą i winem, czynią to w taki sposób, aby odbierający mógł łatwo uchwycić ampułkę za uszko. W rozpatrywanym przypadku ministrant podaje wino prawą ręką. Następnie przekłada ampułkę z wodą do prawej ręki. Lewo odbiera pustą ampułkę po winie i ponownie prawą ręką podaje tym razem wodę. Po spełnieniu posługi ministrant czyni skłon głowy w stronę celebransa i odchodzi. Następnie, jeżeli stosuje się okadzenie, kapłan nakłada i w milczeniu błogosławi kadzidło, po czym okadza dary ofiarne, krzyż oraz ołtarz. Ministrant odbiera kadzielnicę z rąk celebransa i, stojąc z boku ołtarza, okadza trzykrotnie kapłana. Jeżeli jest koncelebra, okadza również kapłanów koncelebrujących, a następnie ze schodów prezbiterium okadza trzykrotnie lud. Po okadzeniach następuje obmycie dłoni kapłana. Czynią to dwaj ministranci. Pierwszy trzyma dzbanek z wodą oraz miseczkę. To on polewa ręce celebransa. Drugi zaś dysponuje ręczniczkiem, który podaje w celu wytarcia dłoni. W tym samym czasie kolejny ministrant umieszcza na ołtarzu mszał. Po spełnieniu posługi czynią skłon głowy w stronę celebransa i odchodzą. Przyjrzyjmy się jeszcze raz, jak powinna wyglądać płynna posługa ministrantów ołtarza.